Jestem u białoczubów. Kagutek już tutaj się zaczyna popisywać. To są kurki i z zeszłego roku, i rok starsze. Ta na przykład brązowa to jest zeszłoroczna, młoda jeszcze. Kogutek również jest zeszłoroczny, stąd to takie jego pianie. Ja się nie bardzo mu chodzi. No tak skrzeczy troszkę, bym powiedział. No i tutaj mam właśnie jeszcze takie kurki, bo nie miałem wcześniej. A tam z kolei łóżek nam przeszkadza, no. Się wszystkie teraz podniecają. I te takie szare kurki, niebieskie. Ej, kogutku powiedzieć. Również są z zeszłego roku. One są, jajka kupowaliśmy od takiego hodowcy. Często go na rynku właśnie widujemy. Także są niespokrewnione. Na pewno z naszym kogutkiem. To też jest dla nas ważne, bo jednak się ta krew troszkę miesza. Tu jeszcze chcę pokazać taką kurkę jedną. Może tu do kurnika zajrzymy. Nie, tu jej nie ma. Myślałem, że bo taką żeśmy... Oto ta jest kurka. Jeszcze jedna kurka, która też jest całkowicie obca, nie z naszego gniazda. To żeśmy się zamienili tydzień temu na Silkę. No, kurkę za kurkę. No, ale Silek mieliśmy trochę, więc można było się zamienić. A zawsze to będę miał coś obcego. No, kogutek, jak słyszycie, szaleje. Nie mamy zbyt, powiem szczerze, dużo jajek od nich. Kurek tutaj mamy 2, 4, 6, 6 kurek. Jeden kogut, wydawałoby się, że fajne stado, natomiast nie znoszą się tak, jakbyśmy tego oczekiwali. To jest jedna rzecz, a dwa, no mizerne zalężenie jest. Nie wiem, czy to jest spowodowane tym, że jednak w nocy są no zawsze przymrozki, bo parę dni to nie było przymrozku, natomiast tak to są mrozy. Chociaż jajka staramy się zawsze pod koniec dnia zabierać. Ale nie lęgną się, tak jak powiedziałem, dobrze. Mamy jednego maluszka dopiero od nich. Parę jajek wrzuconych do inkubatora. Nie wiem, czy coś nam się nalęgnie, bo... Ale co roku, tak szczerze powiem, że co roku nie bardzo one się lęgną. W zeszłym roku też tylko kilka kurek właśnie, co pokazywałem na początku filmu, nam się odchowało. No i ten kogutek między innymi właśnie. A tak to sobiutko. To jest kurka już od 2 lat. Widać, że jest znacznie większa od tych właśnie brązowych, czy tej czarnej. I tu gdzieś się mi tutaj szabo podnieca. Mam jedną parkę właśnie kurek po sąsiedzku. Też bardzo mizernie, jeśli chodzi o jajka u nich. Mam jedno dosłownie, jedno jajko miałem. Jak na razie od nich. Nie wiem, nie pamiętam, już nie zapisałem sobie. Także też tu nie liczę na jakieś wielkie lęgi od tej parki. No ale to się wszystko może jeszcze zmienić, to jest taki wczesny. Jeszcze wczesny, w sumie mamy marzec. O tej porze nieraz. Nie jednego roku to jeszcze i śniegi, i przymrozki były, także tu nie ma czego tak narzekać. To jest ten maluszek. Prawdopodobnie z tej kurki szarej, bo jest taki cały jasny. To jest jeden właśnie, pierwszy, który się u nas urodził. No i co, czekamy na następne. Tu mam z kolei jeszcze jedną parkę, białoczubę. To jest kogutek, już 2-letni kogutek. I musiałem je oddzielić, dlatego że się biły strasznie z tym młodym. No wiadomo, no młody przegrywał, młody był właśnie bity przez niego. Dlatego go odsparowałem. Dałem mu taki niewielki wybieg. Oczywiście dałem jedną kurkę.
żeby chłopak się nie nudził, żeby miał z kim spacerować. I tu sobie przebywają. Też nie mam od nich jajek. Dobrze byłoby, dlatego że wtedy miałbym niespokrewnione z tamtą bandą. Natomiast też jajeczek nie ma. A to sybrycki mi zaglądają. Po sąsiedzku właśnie. Z białoczubem.